Dziękujemy bardzo, dziękujemy za zaproszenie, bardzo nam miło. Czy nie przeszkadzamy? No troszeczkę. A z kim pani jest dzisiaj w domu? Z mężem i synem. A gdzie oni są? Leżą już w łóżeczkach. Leżą w łóżeczkach. Czy możemy ich pozdrowić? Proszę bardzo. Jestem twoim synem, witam cię. Masz fajnego psa. Możemy odwiedzić twojego tatę? No idźcie. Będziesz szczęśliwy? Nie, może, nie wiem czy się zgodzi, bo śpi chyba. Zapukamy najpierw. Halo? Dobry wieczór. Czy możemy? O, jest szczęśliwy. Jak ma na imię mąż? Zdzisław. Panie Zdzisławie, witam pana serdecznie. Hello! Czy ma pan, przepraszam, bieliznę, czy czuje pan zawstydzony? W majteczkach. A, w majteczkach, to dobrze. Za tak piękną bieliznę zdaje pan stówę. Proszę bardzo, spływa dla pana. Ale, cudownie. Przytulmy się. A ja zatem nie mam tak seksownej bielizny, ale powiem panu, panie Zdzisławie, że pański otwarty stosunek do niezapowiedzianych gości jest naprawdę krzepiący. Chciałbym pójść do toalety, czy mogę? Kurwa, jaki szefu totalny. No proszę bardzo. Bardzo proszę. Panie Zdziszku, czy pan jest fachowcem budowlanym? To zapraszam pana do toalety, bo muszę zadać panu jedno proste pytanie, panie Zdziszku. Pytań oczywiście. Gdzie jest toaleta? Czy pańskim zdaniem łatwo będzie odkręcić ten kibel? Tak. Bardzo łatwo? Tak. Mamy w takim razie taką małą propozycję. Widzi pan, co ja tu mam? Ja tu mam, panie Zdziszku, 2000 zł. Proszę bardzo. Panie Zdziszku, niech pan nie odwraca wzroku. 2000. Mały konkurs, my stawiamy na szali 2000 zł, a pan ten wspaniały, cudowny, niesamowity kibel. Jak pan... Całego osiągnąć. Tak, jak pan wygra, dostaje pan ten pieniądze. Jak pan przegra, my zabieramy kibel. Ale ile to trwa? Na ile? Co ile? Ile trwa wyrywanie tego? Nie, 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 odkręcenie. Odkręcenie to nie jest ważne, mamy czas. Chodzi o to, czy pan się zgadza na ten rodzaj zabawy. No, odkręcić mogę. Nie dobra, ma... ale czy gramy? No, gramy. Oto on! Idzie. Cześć, jest z nami. Kurwa, gra. Ale leje, jaki storm u mnie jest. Idealnie. No ja też, tu mam sztorm. Ty, Michał Wiśniewski, wyrywanie kibla, pan Zdzisek w majtkach. Kurwa, wydaje mi się, że kiedyś naprawdę było lepiej. Zdzisław, prawdy Zdzisław i jego majtki. Cześć Bogusiu, witam cię. Słuchajcie, mam do was kasę. Zobacz kibel. Gracie? Ja się lubię bawić. Bardzo super, ja się przymierzę najpierw, czy będę mógł złapać za ten kibel, prawda? Proszę bardzo, toaletka. Oj, proszę państwa, to nie będzie takie proste. Ja myślę, że tutaj, jeżeli my to zabierzemy, będzie dobrze. Zobaczcie, jaka sprawa jest prosta. Ma trzy rzuty, dwa razy musi wpaść. Jeden, dwa albo trzy. Aha, o to chodzi. Tak. Ale co, poczekaj, miało być wyrywanie kibla, teraz jakieś kurwa kostki? Co oni w Dungeons and Dragons będą napierdalać? Co jest? Czyli na trzy rzuty od jednego do trzech. Dobra. Ale Adam, zaczynasz. Jeden do trzech, 2000 jest i wasz kibel. Udło! Ale to jest jedno, bo przecież wiadomo. Jest! Jest! Musia. Czyli co, teraz? Nie, nie. Dwójkę robisz, ja tak napiszę. Matka! Czekaj, ja weźmy na razie te pieniądze. Budo, mama, budo! Nie, to była wina tego. Do widzenia. Ten kibel jest twój i mój! Mój, bardzo miło. Bardzo miło. Co miło? Panie Zdziszku. Jest całkiem sympatycznie. Rodzina, wszyscy sympatyczna. Chciałbym skorzystać z talentu, ale już nie mogę. Jak radnie kibel, jak wziąłeś u lichwiarzy, się zajebałeś pieniędzmi, kurwa, jak brudnymi, to po kibel ci przyjdą, kurwa, gościu w skórach. A kto jutro, a co jutro to naprawi, jak ty jesteś na dzień w pracy? Jak naprawić? Trzeba kibel nowy kupić, kurwa. Aha. No zobaczymy. Ale powiem wam, że w te 4 minuty to jest w ogóle jakiś rozpierdol, to jest roller coaster. Nachodzą cię w domu, wchodzą ci do łóżka, dają ci pieniądze, gracie w kości, jest Michał Wiśniewski, a na końcu tracisz kibel, stary, nie? Ja pierdolę, w te 4 minuty to się czasem więcej dzieje niż w dwugodzinnych filmach teraz. Każdy człowiek jest pazerny. Kurwa, jakie to są teraz przejścia w ogóle? Ja jebie. Tu są, wiesz, rozkminki typu, a śmiesznie, wiesz, tak, a tutaj każdy w życiu jest pazerny.
A może się uda. No powiem ci, że dawno tak dobrze się nie bawiłem. Michał Wiśniewski, jestem jaki jestem. To nie będzie takie dobre.